Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to book haul, którego nie było już od 5 miesięcy, także uważam, że jako, że mam 30 plus książek, to nie jest tak źle z moim addiction do kupowania. Nawet ocencie sami. I generalnie tak jak w poprzednich, zaczniemy sobie od książek, które kupiłam w tym czasie i już zdążyłam przeczytać. Czyli tutaj jako pierwszą mamy Dar krwi, Dowry of Blood. To jest dosyć świeża premiera od SQN, oczywiście oryginał w języku angielskim od St. Gibson. I jest to książka, która jest takim troszeczkę retellingiem, ale w sumie taką reimaginacją historii Drakuli i narzeczonych Drakuli. Tam gdzieś, jeżeli nawet pamiętacie taki film Brama Stokera, chociażby Drakula, gdzieś tam te kochanki Drakuli są po prostu widoczne w tych różnych wymyślonych historiach i tutaj mamy troszeczkę właśnie historię, która się skupia właśnie na tych dwóch kobietach i jednym mężczyźnie, którzy gdzieś oscylują wokół Drakuli na przestrzeni kilku wieków i tak naprawdę jest przez Konstantę opowiadana ta cała historia, czyli tą pierwszą kobietę, która jeszcze w czasach, kiedy były jakieś wioski, zamki, bardzo dalekich od współczesności, zaczęła być tą pierwszą ukochaną Drakuli. No a w trakcie również dwie osoby doszły do tego grona. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo fajnie napisana książka. Nie jest bardzo krwawo i strasznie. Także no, oczywiście są pewne sceny, gdzie opisywane są picie z ludzi i tak dalej. No w wampirzych historiach bez tego ciężko by było. Natomiast dla mnie to było takie dosyć przyćmione, jakaś tak... Ta fabuła jest taka troszeczkę romantycznie opisywana. Dosyć, no widzimy to manipulacje ze strony Drakuli, jakby to jak te osoby wokół niego zaczynają dostrzegać to, że są zamknięte w złotej klatce, że są od wszystkiego odgradzane i gdzieś tam to, co ta sytuacja z nimi robi. Także rzeczywiście całkiem niezbyt gruba książka, bardzo fajnie napisana i mimo, że wydaje mi się, że gdzieś tam jest jakiś drugi tom, czy coś ma powstać jeszcze, to jest to też zamknięta historia, także tą jedną książkę można przeczytać i mieć już gdzieś tam zamkniętą całą historię. Także tutaj Dar krwi. Dalej mamy Verity, coraz większy mrok. To jest książka, którą kupiłam pod kątem jakiegoś takiego filmiku odnośnie książek TikTokowych i co jest po prostu takie wow i na TikToku polecane. I ktoś tam mówił, że odnośnie takich zakończeń z twistem, no to jest jedna z książek, które często są podkreślane. Colleen Hoover nie jest generalnie autorką, która pisze dużo thrillerów, chociaż ja generalnie też nie znam jej książek, więc ciężko mi się wypowiadać. Natomiast to są bardziej takie romanse chyba z jakimś wątkiem dramatycznym, często jakąś traumą bohaterów, coś takiego. Natomiast tutaj mamy thriller, gdzie jest jedna autorka, która właściwie po wypadku pewnym została przykuta do łóżka i druga autorka, która ma skończyć jej serię książek. I ta seria książek to są jakieś takie thrillery czy tam kryminały, które są z punktu widzenia tej złej postaci pisane. Także nasza główna bohaterka, która jest tą nową autorką, nie wie, czy temu podoła, natomiast jest w ciężkiej sytuacji finansowej. No i chce jakoś tam się od dna odbić po prostu. I tutaj mamy taką relację z tym mężem tamtej kobiety. Natomiast wiemy też między wierszami, że gdzieś tam dwie córki, które miała ta para, zginęły w jakichś tam okolicznościach. Mamy jakiś taki notatnik, autobiografię, którą nasza główna bohaterka znajduje, a która jest pisana z punktu widzenia tej Verity i która ma bardzo kontrowersyjne w sobie rzeczy, czy na pewno ta kobieta nie była totalną manipulatorką, nie była totalną socjopatką, psychopatką. Ten dom nagle staje się być bardzo dziwny, nie wiemy, co tam się dzieje. To zakończenie było takie wow, że nie wiem, szczęka mi opadła do podłogi, no nie do końca. Ale mimo wszystko była to szybka książka, która była w wciągający sposób napisana i chciałam takiego troszeczkę thrillera, więc to dostałam i dlatego całkiem niezły read. Dalej mamy Tron z piór i kości. Tu jest dwóch autorek, Shannon Meyer i Kelly St. Clair. I to jest książka, o której już mówiłam, przynajmniej właśnie o tym pierwszym, drugim tomie, który przeczytałam, bo pierwszy tom jest Dwór z miodu i popiołu
O ile mnie pamięć nie myli, tutaj mamy jakieś królestwa Sili, Ancili, główną bohaterkę, która w teorii zniszczyła takie miejsce mocy, które odbudowuje moc tych Sili i Ancili. Teraz ona w pewnym sensie ucieka, chce, że tak powiem, zagadkę rozwiązać. Dzieje się mnóstwo rzeczy w tej książce. Jest oczywiście Forbidden Romance trope, czyli gdzieś tam ona jest tam z tego dworu Sili, jest facet z dworu Ancili, no więc nie mogą być razem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odsyłam Wam do filmiku, który był nagrany o tych dwóch częściach. Dalej mamy Atlas X, wydawnictwo UNYA, pierwszy tom od Olivii Blake. I tutaj mamy właśnie taką historię, gdzie Biblioteka Aleksandryjska nie została zniszczona i nasi główni bohaterowie, będzie ich szóstka, są wybrani do takiego jakby konkursu, do takiego jakby przejścia pewnych nauk, żeby stać się członkami tego aleksandryjskiego stowarzyszenia, i to jest świat, w którym istnieje magia, więc oni mają, powiedzmy, jakieś magiczne, psychiczne bądź fizyczne zdolności, czyli nie wiem, mogą kontrolować ziemię, siły fizyczne, jakieś rośliny, bądź mogą na przykład być telepatami, czy gdzieś wchodzić, czytać myśli, czy być telekinetami, gdzieś używać w inny sposób troszeczkę tych swoich zdolności. I no, jak się okazuje, w trakcie tej naszej książki oni współpracują ze sobą, postaci, które są zróżnicowane od siebie, to na pewno. No i jedna z tych sześciu osób musi zginąć, żeby ta piątka wybrana przeszła tą rekrutację, no stała się właśnie częścią tego stowarzyszenia. Także no tutaj mamy różne manipulacje, różne sojusze, które się tworzą, jakieś przemyślenia naszych bohaterów. Rzeczywiście jest to książka wciągająca i jest to na razie pierwszy tom. Czekam na kolejne. Dalej mamy Wiktorię Schwab, mamy Galant. Galant jest to historia dziewczyny, która jest sierotą, która otrzymuje nagle list od jej rodziny, od jakiegoś wuja, żeby przyjechała do właśnie Galanta, który jest posiadłością taką gotycką, i okazuje się, że za pewnym murem, który stoi na terenach tej posiadłości, jest świat, który jest odbiciem naszego świata. Tylko że jest to świat bez kolorów, który rządzony jest przez mrocznego pana, i rzeczywiście ta ciemność i ten mrok i ten brak kolorów chcą przeniknąć do naszego świata, i w tym wszystkim znajduje się nasza młoda bohaterka. Także również osobny filmik o tej książce był. Podlinkuję Wam tutaj i idziemy dalej. I następna książka, o której robiłam filmik dosłownie przed chwilą, to jest Wszyscy jesteśmy Łotrami od Amandy Foody i Christine Lynn Herman. I to jest książka, która jest taką lżejszą wersją, mam wrażenie, Atlasa Six, ponieważ tutaj gdzieś podobne wątki się znajdują. Mamy siedem rodzin, które muszą rywalizować ze sobą w turnieju, który co 20 lat się odbywa. Tak naprawdę ten turniej to jest taka klątwa na danym tym mieście, aby otrzymać tą niesamowitą, bardzo silną magię czerwoną, która już nie występuje w tym świecie. Mamy właśnie tych przedstawicieli siedmiu tych rodów. Będziemy mieli pokazane cztery punkty widzenia tych postaci, które będą brały udział w tym turnieju. Mamy różne klątwy, ciekawy sposób wytłumaczenia, jak działa magia, jak są tworzone zaklęcia, i rzeczywiście ta rywalizacja, potencjalna śmierć tych wszystkich bohaterów gdzieś jest nam widoczna, ponieważ jedna osoba tylko może przetrwać ten turniej, przeżyć, więc tutaj rzeczywiście tak jesteśmy troszeczkę na granicy takiego zdenerwowania, lubimy jednego bohatera, drugiego, gdzieś tam te relacje międzyludzkie, sojusze gdzieś tam nam się shiftują, troszeczkę takie igrzyska śmierci z tego wychodzą. Także czyta się bardzo szybko, ponieważ akcja rzeczywiście porusza się szybko i bardzo ciekawie zresztą, więc tutaj zdecydowanie Wam polecam, i jeżeli macie ochotę, to wyklikajcie się w ten mój osobny filmik, ponieważ dużo poopowiadałam o tej książce. Dalej mamy
The Inheritance Games to jest drugi tom Hawthorne's Legacy, Dziedzictwo Hawthornów, Jennifer Lynn Barnes. Nie ukrywam, czekam już na trójkę, czyli na takie zakończenie tej historii. W tym drugim tomie było tak troszeczkę mniej takich zagadek, wydaje mi się, że takie relacje międzyludzkie, że takie rozgrzebywanie przeszłości naszych bohaterów się zadziewa. Gdzieś tam nie wiemy, czy nasza główna bohaterka została z jakiegoś konkretnego powodu wybrana jako osoba, która otrzyma ten spadek, gdzieś tam jest potencjalne ojcostwo jej jakby zakwestionowane. Nie wiemy tam, co tam się do końca wydarzyło i po kłębku wchodzimy znowu w taką dosyć krwawą historię, która tam miała miejsce. No i cóż, bohaterowie pozytywni, negatywni, no te różne rzeczy, które nam się tam dzieją, rzeczywiście znowu jest ciekawie, jest może troszeczkę mniej zagadkowo. Te zagadki nie są aż tak ambitne jak w pierwszym tomie, natomiast w dalszym ciągu jest to świetna lektura, i którą czyta się szybko, z chęcią znalezienia odpowiedzi na tą zagadkę. Nie ukrywam, że żeby przejść do czytania drugiego tomu, musiałam przeczytać streszczenie pierwszego, żeby wszystko rzeczywiście mi jeszcze powpadało na miejsca. Także tutaj mamy Inheritance Games. I ostatnia książka, gdzie jestem po prostu od półtora miesiąca na stronie 148, to jest Lightlark od Alex Aster. Czyli znowu jesteśmy w jakimś takim kręgu rywalizacji. Chyba idę cały czas w te książki, gdzie ludzie się zabijają i tak dalej. Ale okej. Okay. Lightlark to jest wyspa, której moc czerpią różne te narodowości, powiedzmy to sobie. To są ludzie, którzy są nazywani dzikimi, niebiańskimi, nie wiem, mrocznymi i tak dalej. No i ta wyspa kiedyś została stworzona, żeby właśnie te wszystkie narodowości mogły otrzymać swoje moce, mogły jakby czerpać z tej wyspy. Natomiast potem klątwa została wypuszczona na wszystkie z tych rodów i teraz oni żyją na pomniejszych wyspach i ta wyspa Lightlark raz na 100 lat po prostu ujawnia się, żeby można było przeprowadzić turniej, żeby zdjąć te klątwy z tych rodów. Klątwy są w ogóle hardkorowe i dziwne. Dziedzicy muszą, nie wiem, jeść serca, żeby przetrwać. Ta druga rasa, nie wiem, wszyscy giną w wieku 25 lat i no, powiedzmy, no, miło nie jest. Także wiemy, że na pewno jednym z warunków przejścia tego Sentinelu chyba, tak się nazywa ten turniej, jest, żeby jeden z tych członków, z tych właśnie władców, tych narodowości, które tam biorą udział właśnie w tym turnieju, zginął. Czyli no tutaj ja jestem, powiedzmy mówię, no ja jestem na jakiejś 100 którejś stronie, więc zostało mi jeszcze 2/3 książki, nie wiem kiedy to skończę, bo jakoś mi nie idzie. Zaczęłam w połowie grudnia, no mamy połowę stycznia, no i tak średnio. No i teraz niestety przechodzimy już do książek, które powiedzmy nie znam ich tak dobrze, ponieważ ich nie czytałam, ale myślę, że zaczniemy sobie od kolejnych tomów, czyli czegoś, co mam jakieś tomy z danej serii, natomiast to już jest kontynuacja. Tutaj mamy Andrzeja Pilipiuka, tą serię o wędrowyczu i tutaj mamy Facecie w gumoflicach. To jest jakaś taka nowość, która chyba wyszła w grudniu. Jakby Pilipiuk i jego humor zawsze do mnie trafia, wędrowycz jako postać sama w sobie jest, no nie wiem, teoretycznie nie powinien mi odpowiadać, a odpowiada mi super. Jest to gościu, który własny bimber sobie robi w swojej chacie, ma na pięku ze swoimi sąsiadami bardakami. Oprócz tego, że sobie tam ten bimber strzela i gdzieś tam się szlaja po okolicy i gdzieś tam chodzi sobie na piwko do pobliskiego baru, no to czasami też uda mu się odstrzelić jakiegoś Drakule czy jakiegoś wilkołaka. Także no, wymyślność tej serii to jest jakby składowa różnych drobnych historii, ale zawsze to jest taka lektura, wiecie, która was odpręży, ponieważ no, nie ma jakiejś super skomplikowanej fabuły, chodzi tylko o to, żeby się z tego pośmiać i ja zawsze mam zabawę z tymi książkami. Dalej mamy Wilk z lasu,
To jest saga Rogu Bies Adama Fabera. Z tego co wiem z pierwszego tomu, mamy generalnie taką dosyć standardową historię z magią. Gdzieś tam się zdarzą jakieś wilkołaki, jakieś przywracanie do życia w tym tomie, chyba też jakieś bohaterki, czyli jakaś nekromancja. No takie rzeczy, które powiedzmy są znanymi motywami, ale jakiś taki reimagining tutaj mamy. Bardzo fajna okładka, też pierwszy tom miał bardzo ciekawą okładkę, no ale mówię, to taka też lżejsza troszeczkę lektura z magią w tle. Dalej mamy Our Violent Ends, czyli Shanghai, 1927 rok. Mamy jakieś grupy mafijne, powiedzmy, i mamy tu historię Roma i Julii w pewnym sensie przerobioną przez naszą aktorkę Chloe Gong. I tutaj właśnie drugi tom jeszcze nie czytałam, także jak oba przeczytam, to być może, jeżeli będziecie chcieli, to gdzieś tam jakiś filmik mogę tam zrobić. Dalej w międzyczasie wyszły dwa tomy, jeżeli chodzi o Eliskowa i to Przebudzenie powietrza bodajże. Tak przynajmniej nazywa się pierwszy tom, nie wiem czy tak nazywa się cała seria. Tutaj bardziej taka historia, no nie będę wam mówiła co jest w czwartym i piątym tomie, natomiast jest taka historia, gdzie nasza główna bohaterka sobie siedzi grzecznie i pracuje w bibliotece do momentu, kiedy nie uratowała w pewnym sensie księcia. No i okazuje się, że ona ma gdzieś tam te swoje ukryte moce, no i musi zdecydować, czy chce się zaangażować w walkę w tym cesarstwie, czy może w dalszym ciągu ukrywać się z tymi swoimi mocami i po prostu być taką tą szarą myszką w tym bibliotece. No jak mamy 5 tomów, to domyślam się, że gdzieś tam te jej moce wychodzą na jaw, także jeżeli lubicie coś takiego, no to też jest to opcja. I dalej mamy Koronę ze złoconych kości, czyli Krew i popiół. To jest trzeci tom od Jennifer L. Armentrout. No tutaj to jest taki typowy troszeczkę romans w głównej mierze mimo wszystko, który się dzieje w tych tomach. Mamy Atlantów, którzy są jakby wampirami, mamy też jakby wilkołaki, mamy tam pewne takie przerobione wątki, mamy jakiś Cravenów, to są jakieś potwory, które powstają z wyssania krwi osoby, która gdzieś tam przenosi to zakażenie, przerabianie jakichś wątków wampirów, wilkołaków, no ale bardzo mocny romans i jakieś tam sceny erotyczne, nawet jest to powiedziane z tyłu, że jest to książka dla czytelników 18+, także miejcie to na uwadze. Drugi tom tak jakby był już średni, więc nie mam ochoty za bardzo czytać trzeciego na razie. Wstrzymam się po prostu z tą lekturą. I co mamy dalej? Myślę, że przejdę sobie do takich książek, które też nie do końca są już fantastyką. Mam ich mało, bo większość jednak mimo wszystko gdzieś tam o tą fantastykę zahacza. I tutaj mamy Rów Mariański od Jasmin Schreiber. I to jest książka, która przyciągnęła mnie totalnie okładką. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest jakaś taka w prześwicie tej wody, jakaś taka kształt głowy. Tutaj mamy gdzieś naprawdę piękne te wszystkie na dnie oceanu i tego naszego krakena tutaj na środku. Jakby naprawdę okładka wow, ale jest to książka, na którą czekam na odpowiedni moment, ponieważ wątek tutaj jest wątkiem o stracie osoby bliskiej, o takim właśnie bólu, o podnoszeniu się z tego bólu, który może być tak głęboki jak Rów Mariański. No, jakby tytuł jest tutaj dosyć znaczącą rzeczą. Także jest to raczej książka, która pewnie będzie wzruszająca, będzie dosyć przytłaczająca i dramatyczna. Tak się spodziewam, więc na razie odkładam ją na czas, kiedy będę miała dużo energii do takich bardziej dramatycznych wątków. Dalej mamy Miasto w chmurach, Antony Doerr. Nie opowiem wam do końca, o czym jest ta książka, ale przeczytam wam dosłownie jedno zdanko. Bohaterowie Miasta w chmurach są marzycielami i outsiderami. Łączy ich jeden starożytny tekst. Historia Aetona, który pragnie zostać ptakiem, by odlecieć do utopijnego miasta w niebiosach. Wydaje mi się, że tutaj będzie trzech głównych bohaterów i gdzieś tam ich historie będą się przeplatały. Byłam w Empiku, chciałam coś kupić i przeczytałam ten opis z tyłu, mimo że teoretycznie na tą
półkę z literaturą piękną rzadko zaglądam, ale jakoś tak rzeczywiście przyciągnęła mnie ta układka, przyciągnęła mnie ten opis i się na nią zdecydowałam. Kiedy tylko ją przeczytam, myślę, że może też dam wam jakiś filmik, jakąś recenzję z tego względu, że planuję też otworzyć nowy tryb odcinkowy właśnie z literaturą piękną. Także tutaj mamy Miasto w chmurach. W ogóle śliczna też okładka, bardzo gruba, w twardej oprawie książka. Dalej mamy Pięcioro małych Indian. Historia od Michelle Good, która jest właściwie autorką z Kanady. Książka, która dostała sporo nagród. Także jest to poruszająca historia rdzennych mieszkańców Kanady, których dzieciństwo zostało naznaczone okrucieństwem, pogardą i obojętnością. I tutaj znowu, gdzieś tam jak ją kupowałam, to też tak zaszłam do tej półki z literaturą piękną, a jakoś tak zawsze mam opory przed literaturą piękną, bo wydaje mi się, że to w większości są mimo wszystko książki z jakimiś takimi wątkami dosyć smutnymi. Ja na tych książkach często płaczę i jakoś tak muszę mieć, wiecie, humorek, żeby coś takiego przeczytać. No ale mimo wszystko Pięcioro małych Indian już parę razy miałam takie może to już ten czas, ale się po nią nie sięgnęłam. Natomiast to przyjdzie z czasem. Także już dalej idąc, to właściwie zostały nam tylko książki takie gdzieś tam baśniowe. Nasze puste przysięgi od Lexi Ryan przyszło chyba w tym tygodniu. Nie wiedziałam, że to jest takie grube, jak mam być zupełnie szczera. Książka jest tutaj oznaczona jako 16+. To też jest dla mnie takie ciekawe oznaczenie w sumie, ponieważ co to znaczy, że jest 16+, 18+, no to każdy wie, to jest książka dla dorosłych. A 16+? No tak. Ciekawie. Natomiast jest to znowu jakiś, myślę, że będziemy mieć tu dwór Silly and Silly, jakąś bohaterkę, której siostra została sprzedana elfom, więc ta bohaterka będzie chciała tą siostrę odzyskać i różne tam jakieś trójkąty miłosne tutaj, tak jak widać na okładce. Nie wiem, czy widać w ogóle, a tu mamy dwóch panów tam gdzieś w tle. Jakby zainteresowała mnie już nawet w tej anglojęzycznej wersji, ponieważ ja lubię te rysowane okładki i uważam, że w tym momencie te okładki są naprawdę niesamowite i to, co ludzie robią właśnie w tych programach graficznych, wow. Tutaj córka bogini księżyca. To jest taki troszeczkę inspirowany legendą o Change, chińskiej bogini księżyca. To jest właśnie Sue Lin Tan. Mamy bohaterkę, która trafia do niebiańskiego królestwa, mamy cesarza, takie bardziej klimaty azjatyckie, cesarstwo. Gdzieś tu się spodziewam takich jakichś smoków i różnych innych rzeczy, które gdzieś tam w tych baśniowych retellingach się pojawiają, natomiast nie wiem zbyt wiele o tej książce. Zostałam przekonana jakąś pozytywną recenzją, natomiast jeszcze pewnie poczekam sobie z jej czytaniem, bo jakoś tak nie mam nastroju na tego typu powieści na razie. Pani Labiryntu od Magdy Knedler to kolejny jest retelling i tutaj mamy historię Ariadny i Minotaura. Natomiast mówię, no autorka jest to polska autorka, więc rzeczywiście jak takie książki się pojawiają, to warto po nie sięgnąć. Zresztą pani Magdalena zazwyczaj mnie nie zawodzi. Na razie mieliśmy jedną czkawkę do tej pory z książek, które przeczytałam, więc no dalej jestem pozytywnie nastawiona i dajemy szansę pani Labiryntu. Nie jest to zbyt długa książka, więc myślę, że jest to jedna z pozycji, które bym chciała na pewno w najbliższych miesiącach złapać. Co mamy dalej, moi drodzy? Mamy Naomi Nowik i Scholomans. Zdecydowałam się na tą dwutomówkę na razie, ponieważ to ma trzy tomy, natomiast trzeci jeszcze nie wyszedł po polsku. I jest to taka trochę Dark Academia. I z tego, co kojarzę w tych książkach, ta szkoła gdzieś tam wysysa energię ze swoich uczniów i ich atakuje, więc jakieś tam sojusze, jakieś inne rzeczy się dzieją. Jest, powiedzmy, też groźnie w pewnym sensie. Nie chcemy zostawać sami na przykład w klasie, żeby nie zginąć w tym, jak właśnie ta szkoła funkcjonuje i jak tą energią z uczniów się po prostu nasyca. Myślę, że znowu za chwilę będziemy mieć
z tych książek, które mi tu stoją, ale zobaczymy. Stefan Garber, Baśnią o złamanym sercu, wreszcie mi przyszła, płacze rzewnymi łzami, że to jest ta okładka, ale okej. I tutaj, jeżeli chodzi o Stefan Garber, to bardzo pozytywne recenzje widziałam odnośnie tej książki, ona ma bardzo w ogóle wysoką cenę. Gdzieś tam bardzo luźno związana jest z bohaterami Karawalu, czyli pierwszej trylogii od pani Garber, którą zaczęłam czytać. Także jak już skończę całą trylogię, myślę, że wejdziemy sobie do tej baśni o złamanym sercu. O Karawalu już był jeden filmik, jeżeli jesteście zainteresowani. Dalej mamy Tajemnice Lost Lake. Bardzo intrygująca okładka. Pokażę Wam ją bardziej z bliska. I tutaj mamy historię o dwóch siostrach w takiej tajemniczej miejscowości, w tajemniczym miasteczku. I jedna z tych sióstr zniknęła. Także więcej, wiele nie wiem odnośnie tej książki. Też ma bardzo dobre oceny i gdzieś tam jest nagradzana. Także to jest też krótka książeczka. Także będę Wam na pewno bliżej o niej mówiła, jak już ją przeczytam. Dalej mamy coś, czego nie spodziewałabym się, że na mojej półce się znajdzie, ponieważ mamy Stephena Kinga. Baśniową opowieść. Dostałam bodajże jakiś taki kupon, czy tam kartę do wykorzystania na gwiazdkę w Empiku i było na niej sporo kasy. I nie miałam co kupić, już po prostu zostało mi jakieś 30 zł do wydania. I właśnie ta baśniowa opowieść, tak, czy ma to sens, czy nie ma sensu, ja z panem Kingiem zazwyczaj nie jestem za pan brat, bo co sięgam po jego książkę, to coś mi w niej nie pasi, jakoś tak, no nie przekonują mnie jego powieści, po prostu proszę nie hejtować mnie teraz w tym momencie, no ale baśniowa opowieść to chyba z tego, co zrozumiałam, bardziej historia fantastyczna. Jest tu chłopiec wraz z jego psem bohaterami, to jest wersja ilustrowana książki. I pierwsze co zrobiłam, to wygooglowałam, czy pies umiera, bo jakby pies umarł, to po prostu no, książka mogłaby w szczępach gdzieś tam nie przeżyć tej kwestii. Nie lubię, kiedy zwierzęta są, wiecie, zabijane w książkach, czy w filmach, czy w czymkolwiek. A jak już widzę Stephena Kinga i widzę bohatera z psem, to wiecie, tak nie jestem przekonana, czy to się potoczy tak, jakbym chciała, ale ktoś tam w internetach napisał, że pies nie umiera. Więc jakby jeżeli to Wam by mogło przeszkadzać, no to możecie chyba sięgnąć po książkę bez problemu. I mamy teraz antologię inspirowaną pracami Jakuba Różyńskiego i to jest Inne Nieba. I jakby te po prostu niesamowite rzeczy. Mamy tutaj obrazy pana Różyńskiego i właśnie na bazie tych obrazów, które są wstawione na samym początku, w ogóle świetnych obrazów, zobaczcie tutaj, są te dalsze opowiadania. Bardzo, no duża czcionka, to jest w ogóle bardzo ładnie wydana antologia. I rzeczywiście zastanawiałam się nad nią, bo gdzieś tam na Legini było pokazane, no e-book to e-book, ale jednak jak zobaczyłam ją na półce, to stwierdziłam, że naprawdę wygląda świetnie. Jest to dobra rzecz na prezent, bo naprawdę wydanie jest po prostu super. Także ta okładka i rzeczywiście wow, inne światy. Nie mogę się doczekać, że będę czytała. I wydaje mi się, że oceny też bardzo dobre. Także jeżeli myślicie o dla jakiegoś czytelnika na prezent jakąś książkę, no to mega. I dalej mamy, moi drodzy, Mary Wolf. Mam tutaj dwie książki, czyli Berło Światła i Pierścień Ognia. I tutaj generalnie jest tak, że mamy Atlantydę i do naszej dwójki rodzeństwa, które zajmuje się znajdowaniem jakichś artefaktów i różnych przedmiotów z magicznymi cechami i tak dalej, zgłasza się anioł, który po prostu mówi, że muszą odnaleźć to berło światła, które zostało ocalone z tej upadającej Antarktydy. I gdzieś tam rzeczywiście, o, to jest taka książka bardziej, wydaje mi się, przygodowa, no ale też są anioły, pewnie jakiś taki wątek miłosny i tak dalej. Jakby Mara Wolf, będzie tu jeszcze trzeci tom Korona Popiołów, na który czekam i będę miała wtedy już całą trylogię.
też jak już całą trylogię przeczytam, to Wam będę o niej mówić. Syrena i pani Hancock to jest kolejna książka, którą losowo chyba kupiłam albo dostałam. Wydaje mi się, że mogłam ją dostać. I Imogen Hermes Bovary. A myśmy sobie w Empiku czy gdzieś i stwierdziłam, że o, chciałabym dostać książeczkę, kup mi książeczkę. Tak, tak. I mój chłop biedny po prostu nie miał wyboru. I gdzieś tam właśnie Syrena i pani Hancock. I tutaj mamy historię, gdzie właśnie Syrena została wyłowiona w trakcie jakiegoś sztormu. Gdzieś tam statek został zniszczony, natomiast do tego pana Hancocka trafiła właśnie tego typu zdobycz. Nie wiem nic za bardzo więcej, natomiast Syrena to bardzo niebezpieczna zdobycz, podobnie jak kurtyzana. Wiem, że dosyć dobre ma oceny. Byłam zainteresowana książką, zobaczymy jak to będzie. Natomiast jest to książka, która została wydana jakiś czas temu. To, że w ogóle trafiłam na nią, na jej kopię jeszcze jedną, to aż mnie dziwi. This Poison Heart, Kaylin Byron, czyli Zatrute Serce. Generalnie, jeżeli chodzi o tą książkę, to ja chciałam ją czytać w języku angielskim. Fajnie, że wyszła po polsku, ponieważ nie ukrywam, że jeżeli chodzi o magię, to zawsze ta magia ziemi, gdzieś tam związana z roślinami, jeżeli są gdzieś jakieś czarodziejki, to najbardziej mnie interesuje jakiś tam, powiedzmy, ogień czy woda, takie nudziarstwo, natomiast te takie czarownice, które władają magią ziemi, zawsze mi się najbardziej podobały, nie ukrywam. Także to, że tutaj mamy taką dziewczynę, która właśnie jest w stanie z roślinami coś robić, natomiast ona te swoje zdolności ukrywa, a potem okazuje się, że otrzymuje w spadku jakiś dom powiązany z historią jej rodziny. Gdzieś tam w ogrodzie ma jakieś bardzo trujące rośliny, rosną i gdzieś tam to z tą jej mocą jest powiązane, także ciekawy premis książki, jeszcze nie czytałam, ale się już tak po drodze troszeczkę zabieram za to, bo tak jak mówię, jakby te takie magiczne historie, które są związane właśnie z tymi roślinami, jednak są dla mnie przyciągające. Tutaj mamy Dłoń Króla Słońca, książkę, którą kupiłam dla wydania. No, po prostu rzeczywiście to jest chyba jedna książka, którą mam, która jest tak na stronach pokolorowana. Naprawdę wygląda to świetnie i całe to wydanie jest bardzo fajne. I tutaj mamy chyba bohatera, który ma trafić do jakiegoś składu jakichś takich wojowników. Ojciec ma dla niego jakieś plany, babka ma dla niego jakieś plany, matka ma dla niego jakieś plany, natomiast nie do końca on chciałby brać udział w tym, żeby ktokolwiek narzucał mu jak ma żyć. Także to co zrozumiałam na razie z opisu tego pierwszego tomu, wiem, że niedługo ma wychodzić tom drugi, natomiast rzeczywiście tak jak Wam powiedziałam, no tutaj to wydanie i wydanie drugiego tomu z tego co wiem też ma być takie bardzo ciekawe, także zobaczymy. Kroniki Olchy. Dalej mamy Akademię Dobra i Zła. Wiem, że Akademia Dobra i Zła to jest, powiedzmy, jakaś seria książek, natomiast tutaj jest początek, czyli przed tymi rzeczami, które dzieją się chociażby w tym filmie wypuszczonym przez Netflixa. Mamy dwóch braci, jeden właśnie czuwa nad tą dobrą częścią Akademii, drugi nad tą złą. Oni wybierają sobie osoby, które będą się uczyły i przygotowywały do tego losu tych naszych wilejnów i powiedzmy i bohaterów w późniejszym czasie. Natomiast jakiś tam konflikt narasta, dzieje się coś niebezpiecznego. Pomyślałam sobie, że na taką pojedynczą historię, na szybką lekturę i na to, że rzeczywiście jakby okładka tej książki mnie przyciągnęła, no to mogę ją sobie kupić, nie kontynuować powiedzmy całej tej serii. Ponieważ, no jeżeli to są osobne historie, no to nie ma takiej potrzeby. No i mamy Shelley Park and Chan, czyli ta, która stała się słońcem, to ma być duologia. I w pierwszej części ja wybrałam sobie generalnie tą okładkę, jest drugi typ okładki, ale jakoś ta złotym smokiem przyciągnęła mnie bardziej. I tutaj, zresztą to jest też ta okładka zintegrowana, ja bardzo lubię te zintegrowane. Jeżeli mam wybierać, to zawsze wybiorę miękką albo zintegrowaną. Nie lubię twardych opraw, które zabierają mi dużo miejsca na półce, a miejsca już po prostu generalnie nie mam, więc jest to problem. Jeżeli chodzi o tą historię, no to mamy dziewczynę, która przyjmie tożsamość swojego brata,
gdzieś tam będzie chyba walczyła również w wojnie, także gdzieś tam jakieś takie wątki a la Mulan stukają mi w głowę, jak myślę sobie o tej historii, natomiast nie czytałam jeszcze, także więcej nie będę w stanie Wam powiedzieć. I to jest wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Nie wiem, jak Wam się podobały te książki, które są moimi najnowszymi nabytkami. Mam nadzieję, że na następnym Book Haulu 30+ spotkamy się przynajmniej za pół roku i że trochę przystopuję z tymi moimi niekontrolowanymi zakupami. Do zobaczenia, kochani, następnym razem. Pa, pa!